Dzień dobry, wieczki, dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Jestem Smarty, a przed wami gierka, w której wygrałem bez poruszania się. Całkowicie stałem w miejscu. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy do odcinka, nowy konkursik na 10 tysięcy fałdolców. Koniecznie się zapisz, a co trzeba zrobić, żeby się zapisać? Zostawić subika z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyć mojego kodu Smarty w sklepie. A teraz nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Jedziemy, wiewióreczki, bobry, zaczynamy nasz challenge. Nie krzycz, głośno cię mam. No za głośno mnie ma, no to może szeptem będę mówił na odcinku. Knut, Sudak, słuchajcie, ledwo wbił, ledwo się odezwał, a już mnie tu wyzywa, że za głośno krzycie. No nie można, tak przywitałbyś się chociaż. Cześć. No, nareszcie. Jedziemy. Czemu jesz teraz, jak nagrywać mamy? Czemu teraz jesz, jak nagrywać mamy? Śniadanie jem. Jak śniada... 16 godzina jest. No, śniadanie. No nic, że ja jadłem o 15. Dobra, agencja, moi drodzy, i za chwilę pokażę wam sztuczkę, której nikt, ale to absolutnie nikt się nie spodziewa i gwarantuję wam, że na środku agencji stanę się po prostu niewidzialny. Dobra, 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 Sunix, tylko żebym trafił, Sunix. Czemu lewa słuchawka mi tylko działa? Nie wiem, to teraz nieważne twoje słuchawki, ja nic nie widzę, bo lot nie za dużo mu brałem. Ała, ała, dobra, mam to, ha, gościu spadł. Spadł! Nie widzi mnie! Nie widzi mnie, dobra. Okej, perfekto. Nie burz mi tego! Nie burz mi tego, Knucie, ty, dobra, uff! Ej! Ja stoję na jakimś czubku! Ten masz stał się niewidzialny całkowicie! Sudak, musisz to zobaczyć! Nie mogę! Sudak, to jest genialne! Ale strzelają! Ja nie wierzę, co on zrobił! On mi zniszczył całą podstawę, a ja sobie stoję na samej górze! Koło mnie w ogóle pełno ludzi i nikt na mnie nie zwraca uwagi! Strzelają! To jest piękne! To jest po prostu piękne! Pomóż, Knucie! Jezu, jak to się cudownie zaczęło, Sudak! Nie krzyż, żebym ci pomógł, bo ja zejść nie mogę, ja się ruszyć nie mogę. Jedyne co ja mogę zrobić, to se na Passata usiąść ewentualnie. No już się żeś wyłożył. No tu już 12 typa. Nie wierzę, Sudak, ty jesteś do bana. Dobra, Poka? siadła mi strefa. Fajna. No przecież to jest genialne. Szkoda, że broni nie masz. Jakaś przydała mi się jakaś broń. Patrz, tu jest typek w ogóle, tu jest typek. Widzisz to? Ale bym go capnął normalnie. Skilopa bym go, oplułbym go najchętniej, ale kurde nie doleci, no. Przydałaby mi się broń, moi drodzy, przydałyby mi się jakieś rybki w razie, gdyby strefa siadła i gdybyśmy mogli tutaj długo pokutabandzić i wygrać w ten sposób grę. No i do tego miał służyć nam Sudak. Właśnie Sudak miał spełnić to zadanie, tego pośrednika, tego listonosza, tego kuriera, który doręczy mi i rybki, i broń. Ale jak sami widzicie, Sudak postanowił się wyłożyć na samym początku. Ja zawsze mam tu trudniejszą robotę. Ja muszę się strzelać, wszystko robić, a ty stoisz w miejscu. Ja tutaj w stresie jestem, zobacz jaka wysokość. Gdzie ty masz trudniejszą robotę? Wsiąknąć mnie może każdy w każdej chwili, bo przecież stoję na samym środku mapy. Ciekawe, czy ktoś tu przyjdzie. Jak sami możecie zobaczyć, odcinek należy do całkiem przyjemnych dla mnie, ponieważ nie robię nic oprócz stania w miejscu. Gdzieś tu krzesełko miałem sobie siupnę szybko, co? Jak skoczysz, to będzie 10 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem. Dobra, skoczę. No to dawaj. Ale nie teraz. Ale właśnie, bo ty nie przypominasz o łapkę w górę. Smarty, Smarty. Faktycznie, słuchajcie, jeżeli chcielibyście kolejnego trolla, to 10 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem i jedziemy z następnym trolem. Oczywiście standardowo umowa jest, czyli 10 tysięcy łapek i nudesy Sudaka lądują na Instagramie. Jego Instagramie oczywiście, bo ja swojego zablokowanego nie chcę. Instagram Sudaka macie w opisie. Polska reklama. Słuchaj, wiaterek wieje, tutaj letnia bryza, ciepła, woda tutaj elegancko, nawilżenie powietrza po prostu perfekcyjne, około 98%. No picobello magnifique, żyć nie umierać, no. Miałbym wędkę, to bym sobie ryby połowił jeszcze. Pudełko zapałek patrz, sobie tam patrz, kupiłem. Patrz, 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 nie widzi, nie widzi, nie widzi Knut, nie widzi Knut. Widzi, co za cham. Dobra, udało mi się. Nie, nie strzelają do mnie, dobra, elegancko, co tu się dzieje? Ile osób tu jest? Nie, nie, jak mrówek. Za oba chłopy, co biegają, się przeszukują. Sudak, nie zgin tym razem. O, ciężko. Dasz radę. Pogonią mnie. Ciekaj, palwroty. Aaaa! Ależ zginął na hita, no nie wierzę. Po 50 tu jest. No, też mi się tak wydaje, że tu może być z 50. Dla najlepsze jest to, że tu jest pomagier, który ma mnie w zasięgu cały czas i ma ten żółty znak zapytania cały czas nad głową. Jestem tylko ciekaw, kiedy on się zorientuje i zacznie do mnie naparzać z tej snajperki. Za, w ogóle tu się typek leczy pode mną, on w ogóle nic nie widzi, to jest nie do zobaczenia. Zobacz, zobacz, patrz, 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 on tu chodzi cały czas, nie widzi kompletnie. Ten pomagier mnie trochę martwi. Jak widzę. Ej, ej, to bot jest, to są boty, dobra. Jeden, już myślałem, że ktoś mnie zauważył, to boty były. A rzuć ci balona. Ej, kurde, no nie doleci chyba, no. Ty patrz, patrz, patrz. Aj. Trafiłem, trafiłem, trafiłem.
Dobra, dawaj, będę ich moczył trochę, no. Patrz, patrz, patrz. Aj, kurde, trafiłem. Ultimate Metal. Co za knuty to są. Ale chłopy w szoku na pewno, nie? Ej, oni szukają. Oni szukają tam chyba mnie. Zabawa, dobra. Trafiłem. O, chłopiec w szoku jak nic. Chłopy tu lecą. Widzi mnie? Nie widział mnie. Co jest? Rzucaj balonem, rzucaj balonem. No jakim cudem to się dzieje? Dlaczego oni mnie nie widzą? Ja myślałem, że śmigłem cię walnie. Ja też, ja byłem pewien, że on mnie zauważył. Zmoczyłem go balonem teraz. No cudo, przecież to jest złoto. Aha, tam dwóch strzela, dobra. Jak oni mnie teraz nie zauważą. Moczę ich, moczę. Dawaj, teraz, teraz, siadło. Jaka to jest dobra zabawa! Oni nie widzą, ale szukają. Ja się nie mogę ruszać za bardzo. Tam z odległości, tam na lewo strzelają do nich. W krzaku siedzi knucik z Bambik. Najgorszy. O, właśnie dostał strzała. Już pewnie więcej nie postrzela, bo właśnie ich dojeżdżają. Motorówą lecą. I motorówą jeszcze jadą. I niech strefa tu tylko siądzie, niech tu tylko siądzie strefa. Ja chcę zobaczyć, co się stanie dalej. No nie, no nie, blisko. Jezus, jak dalek. Blisko, blisko, blisko. Dlaczego? Helikopterem. Jezus, cała mapa. I też helikopterem leci. Stary, tu już jest cała mapa, tu już jest cała mapa. Leci, leci naprawdę... helikopterem. Widzę, widzę, widzę. Nie widzi mnie. On mnie nie widzi kompletnie. Palacz potem, będą lecieć chłopa, tutaj. Chłopa, no. Ja czekam. No muszą widzieć. Patrz, no musi. Widział, czy no nie widział. Poleciał w swoją stronę. Wióreczki i bobry, mamy drugą strefę. Mamy to, ha, siadło nareszcie. Trzecia prawdopodobnie już na bank nie siądzie. A więc szanse na wygrane są bardzo, bardzo małe. No ale jeszcze trzymamy kciuki. Trzymamy się kurczowo tej pozycji. I nie ruszam się stąd w ogóle. Ponieważ wokół mnie przechodziło no ze 30 drużyn jak nic. No może nawet 70 drużyn. Przecież ty nic nie robisz w tym challenge'u. Miałeś broń mi dostarczyć i rybki. Ty nic nie robisz. Ja go nawet nie zachęcam, żeby on tu ze mną lądował, przecież on może sobie iść na jakąś spokojniejszą miejscówkę. Mówiłeś, że mam tutaj. Mi później. Mówiłeś, że mam tutaj. Co? Na pewno mówiłeś, tak nie że mam na, na pewno tak nie mówiłem, na pewno nie. A, zmontujesz i pewnie nie będę. No. Nie, nie mówiłem tak, nie. Dobra, sprawdźmy, czy tak mówiłem. Co tak, ogólnie możesz sobie lecieć na każdą inną miejscówkę, także ze spokojnie musisz latać na agencję. Możesz lecieć na każdą inną miejscówkę, znaleźć broń i przynieść ale wszystko to, co potrzebujemy, dobra? Ale jesteś knut. Ale to dobre, ej, ale aż szanuję. O, biegnie, 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 widzi. Nie, 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 nie. No teraz jak mnie zauważy, to jest lipa. Ja tylko chcę zobaczyć, czy strefa następna siądzie, no. No idź ode mnie, nie buduj się tu. Ty knucie, widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie, nie. Dobra, strefa będzie czy nie? Strefa, strefa, strefa. Złota, strefka, 3, 2, 1. No, no nie. Dlaczego? Aż spadł z wrażenia. Ale się wystraszył chyba, no. Albo się poślizgnął na tej wodzie. Na czym? Balon z wodą to jest. Cześć, się poślizgnął na wodzie. Czyli muszę tłumaczyć swoje żarty, nawet najprostsze, rozumiem. No tak, wszystko jasne. Moi mili, moi drodzy, pierwsze tylko szybkie przypomnienie, że już w tę niedzielę startujemy z drugim tygodniem turnieju Predator Solo Cup. A czym jest Predator Solo Cup? No to oczywiście turniej solo w Fortnite'a. Do wygrania są przekozackie nagrody, takie jak na przykład ten monitor gamingowy. A więc zapraszam w niedzielę o godzinie 11. Do zobaczenia. Wywiereczki i bobry, liczenie tylko i wyłącznie na to, że siądzie nam strefa, to czyste szaleństwo i tak naprawdę nie da się tego wykonać, bo Sudak wykłada się zaraz na samym początku. No od razu, no chłop nawet 30 sekund nie minie, a on już krzyczy, że leży. I wyzywa te biedne boty, że niby boty go składają. Na agencję kazałeś mi lecieć. Nie, tak nie było na pewno. A więc wziąłem sobie do pomocy nie tylko Sudaka, ale mam również takiego przeciętnego proplayera. Kepcio, przywitaj się. Witam, dzień dobry, witam, witam. Dzisiaj no, odezwał będę, się. Dzisiaj będę m*** ludzi z Sudakiem. Pięknie, pięknie, znowu. Pięknie powiedzieć, że będziesz m*** ludzi i ja będę musiał to pikować. Czemu? No bo mi demona mi wezwą na YouTube'a. Demotyzację. Tak, demotyzację mi włączą, no. Teraz tak, wasze zadanie jest proste. Ja sobie elegancko siedzę, nie ruszam się kompletnie, a wy wyjaśniacie całą mapę. Błagam, nie zgincie. Najważniejsze jest to, żeby siadła nam strefa pierwsza i druga. A gdzie zabili dobra. Mnie, no. Co? To ziomek miał strzelbę pompkę i zero pingów. No chyba. Jesteś do bana. Ja tylko obserwuję, kiedy jeszcze Kepcio mi zginie. A już się nie odzywa, czyli jest spocony, czyli już gdzieś z kimś walczy i za chwilę co? Się wyłoży. Mam fraga. Ty, goście jest pode mną, goście jest pode mną. Widzicie, czy ja.
Nie, nie widzi mnie, nie widzi. Właśnie biega cały czas koło mnie, ale mnie nie widzi. On już się ze 3 razy na mnie spojrzał. No idź stąd! Nie! On jest koło mnie, nie mogę się ruszyć, sunak! On jest koło mnie! Nie widzi! No idealnie! Przecież to jest złoto! To jest po prostu złoto! Chłop wszedł tutaj tuż koło mnie i nic nie zrobił! I mam gościa, który siedzi w daszku na samej górze agencji. Siedzi w daszku i jak ludzie podchodzą na dach, to on ten daszek edytuje i wtedy ich likwiduje na blisko. Kogo masz? Rybę! To ty jesteś kebab? Rybę masz? Nie, no ty klucie jesteś? Nie, no ja jestem na farmie. Ale kłamie. Na pewno? Nie, no ja naprawdę! Kepcio, to ty jesteś knucie, nie wierzę! A ja się podniecałem, że to gościu koło mnie stoi! Ty chamie! Zaraz szczery tam rozpierdzi, ale czemu mi włączysz balonem? Nie wierzę! A ja się mówię, co to za glajbs? Mówię, no gra jak Kepcio, nie? Mówię, no chowa się, plecy przeciwnikowi tylko wali z pompy. Mówię, no, no pasuje idealnie! Mówiłeś, że potrzebujesz ochronę, nie? Nie wierzę, co za troll! Idzie do góry. Idzie do góry, no. Skąd? O kurde. Ze smartiego strony. Żeby cię nie zobaczył, bo cię widzę, jak 150. Nie, nie zobaczy, mnie nie zobaczy. Idzie do ciebie. Kebab, jedziesz? Nie. O kurde, jak on spocony, jak... Jezus, słuchaj, najwyżej go dziadny z kilofak podejdzie. 150 ma, 150 ma. Zabij mnie. 20 HP mu zostawiłem. Dobra, farmer, stój tam. Się zmęczyłem. Ja przypomnę, jakie jest zadanie chłopaka. Przetrwać do drugiej strefy. Ale ja zabiłem jednego. To jest, naprawdę nieskomplikowane działanie. Można to zrobić siedząc w krzaku, stojąc na maszcie, siedząc w domku. To będę stał na maszcie. To jest naprawdę bardzo proste zadanie, z którym chłopaki no nie potrafią sobie poradzić. Wiewióreczki i bobry, po 3 godzinach prób nagrania tego i steamowania się na konkretnym serwerze, potem już nie szło całkowicie się steamować. Jak na początku jeszcze dawaliśmy radę wbić się na ten sam serwer, to potem było już to praktycznie niemożliwe. Być może zadziałały systemy Fortnite'owe, które stwierdziły, o te knuty coś kombinują. No i po tych 3 godzinach nagrywek stwierdziliśmy, że wejdziemy po prostu na oddziały. Ja stanę sobie w miejscu, a chłopaki wyjaśnią dosłownie wszystkich i w ten sposób wygram gierkę bez żadnego ruszania się. Jeszcze chciałem powiedzieć, że utrudnieniem sporym było to, że Kepcio oczywiście z 5 razy strollował, jak się dostaliśmy na ten sam serwer. Nie, no, a najlepszą sytuacją w tym wszystkim było to, że czekaliśmy sobie wszyscy do drugiej strefy, druga strefa pięknie siadła i tak dalej, i tak dalej. Pytam się chłopaków, panowie, ile osób jeszcze zostało? Oni mówią, że 33. Ja mówię, aha, u mnie 37. I okazało się tak po 5 albo 6 minutach czekania, że jesteśmy na 2 innych serwerach. Oczywiście jakiś spaceniec musiał mnie ze snajperki zdjąć na dachu, sobie kulturalnie siedziałem na maszcie, no i musiał mnie zdjąć. Ale żadnego kroku jeszcze w tej gierce nie zrobiłem i Kepcio wziął moją kartę i mnie normalnie tutaj elegancko zrebootował. I ja się stąd nie ruszam, kompletnie Martin, może ci postawię jakąś ścianę, już ci widać. Nie, bo zwrócimy uwagę. No spadź, ja ci widać jakiś frajera. No patrz, no czy mogę tak fajnie. Dobra, okej, okay, dobra. Ale pes tam cisnął ostro, nie? Widziałem. To jest jednak pro player. Nie to, co Kepcio. Bo mam wędkę, ty gościu. Mam wędkę. Nie, Kepcio, no. Nie. No. A słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, że razem z nami jeszcze dołączył tutaj pes elegancko, bo sobie oczywiście nie radziliśmy, bo i Kepcio, i Sudak to trole 2 największe, no i musiałem wziąć chociaż jednego poważnego gracza, więc mam tutaj pesa z sobą, no. I typa tu mam jeszcze. Cicho, cicho. Nie wierzę, Sudak. Chora, zabiliśmy wszystkich. Nie. Sudak, ty knucie. 10 osób tylko, panowie, skupcie się, damy radę. Wygramy to, błagam. Bo 4 godziny nagrywek, nie strolaj mi tego. Barty, bo nie wiem, czy mi się opłaca, nie wiesz, ile tu koszty prądowe wyjdą. Pepsi, Pepsi, jak się spotkamy. Dobrze, dostaniesz 1,5 litra. Półtorej litra? 1,5 litra Pepsi. To robię, zabiję wszystkich, człowiek. Masz tak w banku. Dobra. Każdy dostanie proporcjonalnie od włożonego wysiłku. Pes dostanie 3 litry, bo dzisiaj się najbardziej spoczył na tych nagrywkach. Ej, ty pierdzielony kamie. Kepcio 1,5 litra i Sudak puszeczkę. Mam ostatni skład. Ostatni skład jest? Dobra. Tak. Wyjaśniajcie ich. Ja mam 0 metrów poruszania się. Robimy to. Marty, ale mam nadzieję, że mnie nie oskamujesz, bo zaraz ja wiesz o ty, że przerwę tego wina. Nie oskamuję. Bo ja leży. Dobrze. 2 tylko zostało. 0 ma, fuck. 0 pierdzielone HP. Jest! Mamy to! Nareszcie! Jest! Po 14 sąsiad wiertarkę odpalił! Dziękuję ci, ja wiem, że ty też się cieszysz! To już koniec krzyków na dzisiaj! Sąsiedzie, mój drogi, dziękuję ci bardzo za ten wiwat radości! Panowie, jesteście najlepsi, ale brakowało nam w drużynie pesa! Czekajcie, ile metrów? 34 centymetry! 34 centymetry przebyte! To jest najmniej, no to jest rekord świata, jeżeli chodzi o winy! 34 centymetry, panowie! Ej,
się chyba nikt nie spodziewał. Nie wierzę. Co tu się stało? Panowie, dziękuję wam bardzo. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zaglądajcie do opisu, bo tam kanał Kepcia i Instagram Sudaka. 10 tysięcy lajków, przypominam, Sudak na swojego Instagrama wstawia nudesy. Także zapraszamy serdecznie. No i co? Na dzisiaj pozostało się tylko pożegnać. Panowie, bardzo dziękuję jeszcze raz. Bez Kepcio, Sudak, bardzo dziękuję. Żegnamy się z widzami. Siema. Siema. Pa, pa. Z sąsiadem też się żegnamy. Na razie.